Siemanko, witam Was wędkarski Ejber. Dzisiaj postanowiłem, że wyskoczę sobie na 2-3 godzinki, zanim zrobi się ciemno, troszeczkę pobiegać za Kleniem, za Okoniem. Mam w planie stosować takie malutkie obrotóweczki, wahadłóweczki też w rozmiarach mini, wszystko Wam później pokażę. Też będę testował sobie nową kamerę, bo pewnie jak niektórzy z Was wiedzą, stara po prostu umarła. Teraz model wyżej, mam nadzieję, że jakość będzie troszeczkę lepsza jak na poprzednich filmach, mimo że w mojej opinii chyba też nie było źle. No i nie ma sensu przedłużać, zabieram Was ze sobą i idziemy nad wodę, chodźcie. Gdzieś tu będzie trzeba się rozłożyć. Myślę, że to jest idealne miejsce do tego. Wędka rozłożona. Myślę, że to miejsce tu od razu będzie jako pierwsze, które będę chciał sprawdzić. O, ale kosmicznie woda opadła. O, jest dobre 30 cm i to w bardzo krótkim czasie. Taka obrotówka od Madej Fishing. On tam właśnie dzisiaj takimi obrotówkami, ale też i wahadełkami. Też od Madej Fishing, troszeczkę poszukać okoni. Te obrotówki to są chyba najmniejsze, jakie widziałem na oczy. Ale praca jest ich genialna naprawdę. Teraz patrzcie, byłem tu dosłownie kilka dni temu i zerwałem obrotówkę na drzewie. Ja ją strąciłem, ona mi spadła, nie wiedziałem gdzie. A ona jest tu. Więc udało się odzyskać, rewelacja. No to coś tam już się złowiłem. Zawsze coś, nie? Dobra, myślę, że to też jest dobre miejsce, żeby oddać kilka rzutów. Widzę, że na dnie są kamienie. I ten pas kamieni jeszcze kawałeczek się ciągnie przede mnie. Może tam siedzi coś ciekawego. To jest przyjemna ryba. Mamy cię, kolego. No powiem wam, że już taki naprawdę fajny. Zaraz oczywiście też go sobie zmierzymy. Wiecie co? No niestety sobie go nie zmierzymy, bo wsadziłem go sobie w podbierak, żeby oczywiście był w wodzie cały czas,
Ja sobie tak był w tym podbieraku, nie? Tak sobie był, ja sobie wyciągnąłem miarkę, odłożyłem sobie telefon. Mówię, zaraz go zmierzę, pokażę go wam. Ja się tak odwracam i on w tym momencie tego się tak ładnie chlupnął. No i tyle go widziałem. Jeżeli nie dowiemy się, ile miał, ale już taki nawet sympatyczny był. O, a podbierak miałem, zaraz wam pokażę. Podbierak miałem ładnie tak ustawiony, o, tutaj w wodzie. Oparty tu, zaparty z tyłu za kamień i on sobie tam pływał. No i tak sobie pływał, że sobie popłynął. No nie chciał sobie zrobić zdjęcia, no. A szkoda. Chciałem mieć pamiątkę. Ale dobrze, najważniejsze, że zdrowy odpłynął. A my próbujemy znaleźć następnego. No dobra, kolejna miejscówka. Ja już widzę, że coś tam pływa, coś się dzieje. Tylko zejście tu po cichu naprawdę graniczy z cudem. Jeszcze fajnie byłoby tu zejść. Się nie zabić. Ale jak nie zaryzykujemy, to się nie dowiemy, czy coś zrobimy, nie? Może tu w prawo? Nie, idziemy do przodu. Mogę mieć problem pod tym drzewem. Ciszej, człowieku. No dobra. Już na pewno wiecie, że skradać się do kleni to ja nie umiem. Musiałbym chyba przyjść 3 dni wcześniej i te wszystkie liście wygrabić stąd. Przecież dałoby mi to pewnie tyle, że jakbym tu przyszedł z powrotem, to bym musiał je grabić jeszcze raz. Pięknie. Nie. No witam cię, kolego. Garbusek. Czyli widzicie, miało być dzisiaj klenie. Miało być garbusy. I jedno i drugie już jest. Prawie do wody, kolego. O, to ja już jestem zadowolony dzisiaj. Powiem wam szczerze, że po miesiącu bez kamery muszę się pilnować i pamiętać, żeby się do was odzywać. Teraz wam pokażę to magiczne pudełko cukierków, które zabrałem dzisiaj ze sobą właśnie specjalnie na ten wypad. I tak jak mówiłem, są wahadłóweczki w 2 gramaturach, 2,2 i 3,3 grama. Część mam takich wyposażonych w haki bezzadziorowe, pojedyncze. Reszta jest na malutkich kotwiczkach. Naprawdę mega fajne przynęty i w mojej opinii mega fajne kolory, właśnie takie typowo okoniowo-kleniowe. W następnej kolejności mikroobrotóweczki, też od Made in Fishing, tak samo jak te wahadłóweczki. Też w bardzo fajnych kolorach, fajnie się to mieni w słońcu. No niestety nie mamy słońca, to wam tego nie jestem w stanie pokazać. Tutaj jest ta, którą właśnie dzisiaj znalazłem, a niedawno zgubiłem nad wodą. Tutaj są kolejne 3. Jeszcze jedna jest założona. Ale wam pokazuję. Ta, na którą już siadł dzisiaj fajny klenik. No i do tego jeszcze kilka sztuk obrotówek Rafała Ubika, też w takich bardzo fajnych kleniowo-okoniowych kolorkach.
Dzisiaj jeszcze sobie założę kilka sztuk, na pewno nie wszystkie, na pewno będę chciał założyć właśnie tą obrotóweczkę jeszcze dzisiaj. No i pewnie gdzieś tam jakieś wahadełko poleci do wody, może to. I zobaczymy, może uda się skusić jeszcze jakąś rybkę. Łowiąc takimi obrotówkami staram się rzucać powiedzmy pod takim kątem 45 stopni mniej więcej. W stosunku do przeciwległego brzegu. Bardzo powoli zwijając, praktycznie tylko kasuję luz i czekam, aż zejdzie mi obrotóweczka pod drugi brzeg i potem równie wolno wciągam ją w swoją stronę. I powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o obrotóweczki, jest to bardzo skuteczne. Teraz od kilku dni dopiero zacząłem tak na dobrą sprawę prowadzić te obrotóweczki jeszcze wolniej niż zawsze, bo myślałem, że robię to wolno. Ale jak widać, da się to robić jeszcze wolniej. No i mam nadzieję, że to przyniesie jakieś efekty, tylko trochę inne niż zaczepy. Dobra. Musimy iść w jej stronę i jej pomóc się wydostać. Nie zostawię jej w wodzie, choćbym miał wejść tam. Dobra. Dobra, nie będę was zanudzał moimi próbami wyjęcia jej. Być jeszcze jeden plan, bo coś czuję, że to jest ten dzień. Miejmy nadzieję. Dobieram was gdzieś kawałeczek dalej. Jeżeli tam dojdę. No chyba dojdę. Gdzie te klenie i oko nie. Chyba mają cię w ogonie, Mateusz. Jak tu przejść? Tu przejść. Nie teraz, bo na rybach jestem. No niestety ja będę musiał już powolutku się z wami pożegnać. Mimo, że jeszcze zostanę na 10-15 minut, no może maksymalnie 20. No ale niestety zaraz nie będziecie nic widzieli. Tak jak widzieliście, udało się złowić jednego fajnego klenika. Do tego był jeden malutki okonek. Jestem bardzo zadowolony, bo właśnie z takimi rybkami chciałem się dzisiaj spotkać. Miałem nadzieję, cichutką, malutką nadzieję, że uda się spotkać je w troszkę większej ilości, ale zawsze każda rybka cieszy. Przybiłem z nimi fajną piątkę, że tak powiem, no i wróciły do wody, pływają dalej. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że zostawicie łapeczkę w górę, że dacie subskrypcję, kto nowy na kanale, z dzwoneczkiem oczywiście, żeby mieć powiadomienia o każdym nowym materiale. No i mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy się przy okazji kolejnego nowego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Siema.